Demokracja zagrożona. Wyniki kolegium elektorów, wybory w USA. Joe Biden, w bitwie o duszę Ameryki wygrała demokracja. W bitwie o duszę Ameryki wygrała demokracja, ocenił amerykański prezydent elekt Joe Biden. Swoje wyborcze zwycięstwo, potwierdzone przez kolegium elektorów, uznał za wyraźne. Kolejny raz w Stanach Zjednoczonych zwyciężyły praworządność, nasza konstytucja i wola ludzi. Nasza demokracja była naciskana, testowana i zagrożona. Okazała się odporna, prawdziwa i silna, stwierdził Biden w prawie 15-minutowym przemówieniu w Wilmington. Ogień demokracji zapalono w tym kraju dawno temu. I wiemy, że nic, nawet pandemia czy nadużycia władzy, nie mogą go ugasić, dodał. W bitwie o duszę Ameryki wygrała demokracja, ocenił. Prezydent elekt mówił, że jego wygrana jest jasna, i uznał, że nie ma podstaw, by kwestionować rezultaty wyborcze. Biden wskazywał na to, że w tym roku zagłosowała rekordowa liczba Amerykanów. Ponownie zapewniał, że będzie przywódcą wszystkich Amerykanów. Czas przewrócić stronę, czas na zjednoczenie i uleczenie, wezwał. 306 głosów dla Bidena. 78-letni demokrata wystąpił po zakończonym w poniedziałek głosowaniu kolegium elektorów, które potwierdziło rezultaty z głosowania 3 listopada i oficjalnie wybrało go na 46. prezydenta USA. Zgodnie z procedurą wyniki te 306 głosów dla Bidena, 232 dla republikanina Donalda Trumpa, zatwierdzi 6 stycznia Kongres, a dwa tygodnie później demokrata zostanie zaprzysiężony. Trump nie wystosował komentarza po głosowaniu kolegium elektorów. Gospodarz Białego Domu nie uznaje zwycięstwa swojego rywala i utrzymuje, że w wyborach dochodziło do masowych fałszerstw. Wyborcze skargi jego obozu nie odwróciły wyniku w żadnym ze stanów, w których republikanin przegrał. Część z nich odrzucił Sąd Najwyższy.